Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Dawno nic nie było z obory. Jak tam się stan hodowli prezentuje? Cały czas powiększamy powoli stado. Tutaj jesteśmy teraz w wiacie akurat. Tak się byczki tutaj prezentują. Od ostatniego czasu ładnie już te HF-y podrosły. Takie mieszańce. Większość HF-y, HF-y z Simmentalem. Z miesiąc temu zmieniliśmy już żywienie trochę. Teraz idzie więcej kukurydzy. 700 kukurydzy do 500 sianokiszonki albo 600 do 400, zależnie tam ile bela waży. Tak samo doszło nam trochę do paszy ziemniaków, dosypujemy to co nam zbywa, czego nie sprzedamy, to dajemy bykom. No wychodzi nam około na paszowo z dodatku 100 kg do tony tych ziemniaczków. Zmieniła się również śruta, ale odnośnie śruty to zaraz powiem w dalszej części, jak pójdziemy do starej obory i potem przejdę do stodoły. Ładnie się byczki już poprawiły. Teraz dodatkowo jeszcze robimy normalnie paszowóz. Śruty się ilość nie zmieniła, na sztukę około 2 do 3 kg. No i teraz nam doszła czwarty pokos trawy, doszedł. Dodajemy tutaj nawierzch to. Byczki to bardzo lubią. Wszystko zostawię, aby tę trawkę chapnąć. No i tej paszy nam starczy na około miesiąc, bo już połowę traw pocięliśmy. Od 2 tygodni trawę dajemy i jeszcze gdzieś na 2 tygodnie będzie. Teraz przejdziemy tutaj do starej obory. Tutaj tak się statko prezentuje. Ładnie ceny bydła idą do góry. Na dzień dzisiejszy 18 zł RK. Także na razie nic nie sprzedajemy. Zobaczymy do jakiego to momentu dojdzie. Tutaj już słabe światło jest. Dzisiaj taki pochmurny dzień. Jeszcze od tyłu zrobimy obejście. I tutaj mamy te jałoszki litewskie. Ostatnio nie nagrywałem też jak przyjechały nowe byczki. A jeszcze był okres takich intensywnych prac. W wadze przyjechały około 80 kg. Mają już ile? 2, może 3 tygodnie. Do 3 tygodni. Już ładnie podjadają. Taka mieszanka jakaś z Belgiem. Ciekawi jesteśmy jak to tam się maleństwo podrośnie.
Cały czas jeszcze na mleku zastępczym są, ale myślę, że jeszcze w kwestiach 2 tygodni już odstawimy. Pójdą tam do dawnej stajni w pomieszczenie i tutaj następne się zamówi do odpojenia. A co tutaj właśnie dajemy małym? Idzie taki gotowy starter Wima z Kruszwicy. Do tego idzie, zalewamy wodą wysłodki tofi, żeby były suche, dodajemy do paszy. No i mieszanka jeszcze owsa do tego. Wszystko mieszamy razem, wsypujemy w korytko, ładnie pobierają. A tutaj wam, a jeszcze bym zapomniał, jeszcze otręby pszenne, tak samo idą dla małych. A co mieliśmy dla dużych? Odnośnie teraz dawki. Wcześniej nie dawaliśmy żadnych koncentratów ani premiksów. A teraz idzie tak. Z Leader Mixa idzie Leader Mix BO. Cały worek, bo to jest premix. Idą drożdże. Leader Mix Bufor. Też cały worek na tonę. Do tego idzie pół worka kredy. No i tutaj mamy jeszcze taką nowość, tlenek magnezu, też idzie pół worka na to. To wszystko jest tlenek magnezu, drożdże dla lepszego trawienia, pobierania paszy oraz lepszego wykorzystania białka. Żeby to białko było lepiej przyswajalne z tej paszy. I tutaj mielimy naszym zuptorkiem. Jakie zboże idzie dla byków. No i jęczmień jeszcze cały czas trzymam dla świń. A dla byków idzie pszenżyto z owsem pół na pół. No i do tego dodajemy te dodatki. Idzie do tego jeszcze worek soi na tonę i worek rzepakówki. Bo w soi mamy lizynę, a w rzepakówce metioninę. Tak właśnie zmieniliśmy te żywienie. Tutaj jeszcze oczywiście te ścianko dajemy małym jako dodatek. Cały czas ścianko jest do oporu. I jeszcze pójdziemy na pastwisko do brunswissów, zobaczymy. Jeszcze myślę tydzień czasu, dwa i będziemy ich stąd zabierać. No już teraz występują mrozy trochę w nocy. Tutaj się trochę taki pieprznik zrobił, ale to już ostatni rok. Jak ich stąd zabierzemy, to ładnie posprzątam. Trawkę się zasieje i będzie porządek przy domu. A byczki będą potem jadły na następnym roku już tam w nowym pomieszczeniu dla nich. No się byłbym jeszcze wdzięczny, jakbyście się podzielili w komentarzu, jak wy żywicie bydło, jak odchowujecie małe cielaki. Zawsze dodatkowa wiedza nie zaszkodzi. Sam też nie jestem jakąś alfą czy omegą, żeby być najmądrzejszym. Nieraz fajne pomysły wpadają, jak zapobiec biegunkom, co stosujecie, jakie koncentraty, jak czy premiksy, czy gotowe pasze. Będę za to wdzięczny. No i tak się prezentują te brunswissy. Ładne, wysokie już są. Nie bojące, spokojne, naprawdę. O, i nasz osiołek. Co tam, osiołku? Z niego jak będzie 600 kg, to pewnie max. Ale taki pupilek też musi być. No i te mniejsze, co wypuszczaliśmy.
Także za 2 tygodnie już idę na lepsze jedzonko, do obory. A wam dziękuję za oglądanie i czekam na komentarze. Na razie, cześć.